Jaka kino przypija ci szata, nie dzwoni jutro po kanta, ciebie widzę tylko jako żyrata. Powiem wam, oglądałem innych youtuberów, tam na przykład Pawnic, no nie wiem, Perkins, ktoś jeszcze, że w takie upały po prostu nie idzie robić, nie? I dopiero zaczynają tam od 18. Mamy godzinę 17.09, ja tu pracuję od godziny 6, pryskałem jakoś tam do 10, później zaczął się taki upał, bo była ulewa ulewa w nocy. W ogóle 14. Sekundka. Mamy 14 czerwca, piątek. Popryskałem trochę, później siadłem na ten. Siadłem trochę balotów, przywiozłem. W sensie pozwoliłem na kupę na polu, na łące. Zwaliłem dwie przyczepy, w sensie rozrzutnik, przyczepę. To wchodzi po jakieś 100 kostek, odprowadziłem jedną przyczepę, zwróciłem z niej z 5 tam przężyta, było na czwórce. Odprowadziłem tam przyczepę wujkowi, bo potrzebował na chwilę. Trochę obrządku, trochę porządku w garażu. Był jeszcze sąsiad na naprawę kosiarki, jemu zrobiliśmy. Łożysko wymienić co było, dwa. I teraz kończę już to zrzucanie, układam pod tym dachem, tam jest eternit, więc jest gorąco. Jak mówicie, że nie da się wytrzymać, to nie wiem, kurwa, w jakichś pierzach chodzicie. Powiem wam tak, jest gorąco, widać, że wszystko mi się przylepiło, bo mam mokre łapy. Zdejmujemy koszuleczkę i jedziemy, trzeba się opalić, a nie tak jak teraz na rolnika. Myślę, że jeszcze ziemniaki obredle. Do 22 zdążę, jest tam 1,5 hektara. Ojciec teraz kopie młode. Adam chyba na giełdę pojechał, a ojciec z Rafałem będą kopać i przebierać. I tyle, i zaraz żniwa. A, i co wam powiem? Kosiarka chodzi... Tak, nie nagrałem nic niestety. Może tam była jedna wpadka, ale skosiła na razie... Nie wiem ile, dużo. Skosiła i chodzi... napinacz. Skosiła i chodzi. Zaczynam kolejne, mam 4 hektary do pokoszenia. Teraz na usłudze mam jeszcze 2. 4 hektary swojego, w sensie no dzierżawy. I później wezmę jeszcze od takiego kolegi, nie wiem, tam będą ze 2 hektary. Adam pokosił ze 20, jak nie więcej. Zabrał 100 coś kulek było. 150 coś takiego z 20 hektarów, bardzo dobry wynik. Jak na łąki, nie nasze, nie? I to nie nawożone. Dobra, tyle. Zaraz to zrzucam do końca i tyle. Zobaczcie, jaka 60 jest usyfiona. Przez 3 dni mnie nie było i pierdolnik jak 102. No, za chwilkę się widzimy, się. No, także już jestem na polu. Nie było chyba oficjalnego przywitania, więc przejście manko, witajcie. Z tej strony do was zawsze team. 60, redełka, trójeczki. Mamy łąkę. Tam 0,5 hektara ona ma. Trochę więcej, 80 arów. Ziemniaki. Nie wiem jakie. Ziemniaki. Przemysłowe. Skrobiowe, dokładniej mówiąc. Golec spadł, słuchawki. Po wykonanym oprysku obrędlamy. Dokarmianiem do listy.
Ja tego nie sadziłem. O, tu są ładne, nie? Wiśniutkie. Ej, hybrydowe żyto. Ani ładne, ani złe wam powiem. Kurwo ty. Mogło być lepsze na takim kawałku, gdzie tam jest, było więcej wody, no to oczywiście, że jest lepsze, nie? Tutaj akurat sucho, piasek. A. Kłosy są. Ziarka się już tworzą. Taki malutki, pewnie są większe tam gdzieś. Chociaż 3 tony chcę, chociaż! Mam nadzieję, że będą. 3 tony to jest minimum, nie? Na tamto pole co... o, nie, tam nie będę już nic lokalnie. Kurwo ty! Na tamtym polu nie będę już nic dokarmiał. Bym wam pokazał taki mokrawy kawałek, fajny, ale ciężki do uprawy. Jakaś glina. I tam jest żyto bardzo fajne. Trzecią dawkę dawałem na kłos. Nawozy się nałożyły, mocznik zadziałał, bo coś tu brzęczy. Mocznik zadziałał po deszczu, który był tak 1,5 tygodnia temu. Nawozy się nałożyły i jest, są takie pasy po 2 metry, 3. Są takie, że jest pasek, pasek, pasek. Jest zakładki nawozów, zwolę się położyło. Hejtujecie łąkę, to powiem wam tak. Ja tu ani nie grabiłem, ani nie kosiłem, nie przetrząsałem, dlatego jest tak brzydko. Tatuś to robił, a druga sprawa, zębów nie zakładał. Mnie nie było na 3 dni. O, serdeczne pozdrowienia dla Michała, Gracjana, Sandry i Klaudii i Kamili. Pojedziemy na łąkę, może jutro, jak będę mieć trochę wolnego czasu, pokażę wam, gdzie ja wykosiłem i tam jest ładnie skoszone. Powolutku na dwójce idzie, ma twój ojciec na szy i ogień, nie? Sąsiad jedzie pryskać. Masę i wydmuchał szczelkę spod głowicy, dlatego rozkaczem jutro mamy go robić. I tyle. A kurwa, brzydko. Jutro może skończę elektrykę w traktorze. O, szkoda, że nie nagrałem filmiku, jak spinałem zestawy, nie? Kurde, po prostu perfekto, rozrzutnik płoty i czwórkę, nie? Co mi tu kurwa będzie pryskał? Będzie mnie tylko kurwa powietrze truł. Ja jutro ostatnie dawki do karmienia dolistnego mocznikiem i siarczanem. W sumie wiecie co, mam gdzieś film, ale nie wiem kiedy go wstawię. Ten to będę dzisiaj renderował i wstawiał chyba.
sobie kratkę. Nie tam. Powiem wam tak, nie ma co hejtować tego, że kosie bez osłony. Ja rozumiem, kretowiska, okej, są na łokach moich, ale kurwa nie ma żadnych kamieni na tym polu, tak? Na łące, nie na polu, no. Więc spokojnie, więc okotę, jeżeli mam kamień, to jest duży kłas, który jest oznaczony. Ostatnio taki kłas rozpierdoliłem kosiarkę. Ale jutro ją reguluję, w sensie luz ustawiam, trzymanki dokręcam i ze 4 hektary mam do koszenia. Tutaj zebrałem 15 balotów z 1,5 hektara. Wynik znakomity. Balotów na hektar jak jest, no to kurwa trawa musi być zajebista. Z tej sułtańskiej podobno nie czytałem, że niektórzy zbierają po 20 balotów z hektara i się cieszą strasznie, nie? A zobaczcie sobie sułtańską, a moją zwykłą samosiewkę, którą tam kiedyś coś tam dosiewałem siewką z wodnikiem, wałowałem, kombinowałem, a i tak to chuja dało. O, i też muszę się przejechać, kurde, objazd po polach robimy. Pokażę wam, jaką mam zajebistą trawę, groby na nią wyprowadzam. Przed domem i za domem, nie? To jest taki kawałek, pół hektara łącznie, ale jest zajebista. Cześć, siemanko i do następnego vloga.